Przeczytałeś już, albo przeczytałaś już książkę, albo dałeś lub dałaś się poznać jako książka Twojego życia. Ja taką książkę otworzyłem, już o niej mówiłem ponad 25 lat temu, kiedy poznałem mojego przyjaciela, ojca Stanisława Glistę, którego zdjęcie widzieliście razem ze mną, jako spot reklamujący, nowe, nietypowe słowo, duchowe spa. Adwentowe słowo. Stanisław urzekł mnie taką otwartością, bezpośredniością, tym uśmiechem, zarażał mnie tym uśmiechem do dnia dzisiejszego. Zresztą, kiedy ze sobą próbujemy czasami porozmawiać, pożartować, powspominać, jak to kiedyś było i jak to jest teraz. Bo dziękuję Bogu i dziękuję Stanisławowi za to, że mogę być dla niego przyjacielem, że pozwolił mi być jego przyjacielem, kimś ważnym. Tak samo jak on dla mnie jest osobą niezmiernie ważną. Stał się dla mnie na etapie mojego życia duchowym przewodnikiem, ale też w jakiś sposób zastąpił mi ojca, który zmarł, mój tata w 91 roku. Ta jego otwartość Stanisława spowodowała, że mogłem niejako na nowo, otwierając się na Boga, ale też na drugiego człowieka, uczył mnie rozeznawać, prowadzić. Bo o co jest ważne w Adwencie, co jest w tym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia, czy jeszcze do tego czasu paruzji, ponownego przyjścia Chrystusa, umiejętność rozeznawania, odczytywania znaków czasów. Kiedy to się dokonuje? Nie jutro, to się dokonuje dzisiaj. To, o czym mówi dzisiejsza liturgia słowa, Bóg przychodzi do nas dzisiaj w konkretnej sytuacji. Bóg przychodzi do nas, do mnie i do ciebie we wspólnocie. Nigdy w pojedynkę, chociaż do każdego indywidualnie, ale Bóg przyszedł do nas we wspólnocie, także we wspólnocie rodziny Józefa i Maryi. Wspólnota, co to znaczy? To znaczy wspólna droga, w której zadajemy sobie pytania i szukamy odpowiedzi. Książka, czyli poznawanie. Czytamy drugiego człowieka, dzięki niemu uzyskujemy odpowiedź. Ktoś czyta nas, dzięki nam ktoś uzyskuje odpowiedź. I to jest właśnie piękno Kościoła, piękno tego duchowego spa, piękno tego oczyszczenia, piękno tego otwarcia, piękno nowego życia po prostu. Zachęcam Ciebie, drogi słuchaczu, oglądaczu, do tego, żebyś postarał się albo odnalazł w swoim życiu tego, kto będzie dla Ciebie inspiracją. Stanisław był dla mnie i jest cały czas takim towarzyszem wiary. Zawsze mówił i podkreślał, walcz dzielny wojowniku. Może to będzie święty Jan Paweł II, który też swoim uśmiechem powoduje może u niejednego z nas taką otwartość, inne spojrzenie na wiarę, inne spojrzenie na siebie. Po co? Aby odnowić wiarę, duchowe spa. Do spa idziemy po to, żeby odnowić, zregenerować się. Adwent jest czasem do tego, żeby odnowić swoją wiarę, aby co zrobić? Odkryć przede wszystkim sobie Pana Jezusa. Można powiedzieć, idź na całość, bądź wierny jak Jan Chrzciciel, nawet za cenę męczeństwa. Może niekoniecznie cenę męczeństwa fizycznego, ale męczeństwa duchowego. Kiedy ktoś Ciebie wyśmieje, że idziesz do kościoła, zwłaszcza Ty, młody, drogi przyjacielu, moi ministranci, lektorzy, dzieci Maryi, to przeżywają, kiedy od swoich rówieśników słyszą, po co Ty idziesz do kościoła, nie warto, przecież tam jest tyle zła. Zło się dzieje w człowieku na skutek naszej wolności, ale w kościele, we wspólnocie, w kościele, którym jest mistyczne ciało Chrystusa, jest zawsze dobro, bo Bóg jest dobry. Zachęcam Ciebie do duchowego spa, do tej odnowy w Adwencie, do tego, byś odkrył w swoim życiu na nowo Jezusa, to, o czym tak pięknie dzisiaj mówi refren z psalmów, odnów nas Boże i daj nam zbawienie, po to, abyśmy byli szczęśliwi i do tego szczęścia, do takiej ufnego życia, do takiej radości, już jutro Was zapraszam, bo będzie kolejne nietypowe słowo, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I Bóg daje nam jutro nawet kolor szat liturgicznych, zupełnie inny niż w czasie całego Adwentu. Taki nietypowy, bo jest nietypowe słowo. Subujemy kapłan, zachęcam do polubienia tego odcinka, filmu, podania dalej i bądźmy w duchowym spa poprzez spowiedź, modlitwę, sakramenty, dobre uczynki.
także te, które są zapisane w zdrapce adwentowej. Szczęść Boże, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.